Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek przechodzi do historii. Mam nadzieję, że zostaniecie do końca, ponieważ dzisiaj pokażę wam, jak za tego gościa, który znajduje się tutaj, czyli Akinatora. Mam specjalny kod, a właściwie specjalną sekwencję, którą musimy wykonać, żeby dostać ekran końcowy Akinatora. Będzie to taki easter egg, także oglądajcie oczywiście do końca, jeżeli chcecie się przekonać. No i na dobry, powiedzmy, koniec Akinatora na tym kanale. Takie 3000 mocne polubień, mam nadzieję, że zostawicie. Subskrybujcie kanał, możecie zostać na przykład wspierającym, albo wysłać jakieś super podziękowanie. I w tym momencie napiszcie hashtag montażysta, bo jest strasznie dużo mam na głowie, ale w międzyczasie montażysta będzie ten odcinek montował, także teraz tu montażysta robi jakieś wybuchy, tutaj lecą samoloty, tutaj musztarda z ketchupem, pudliszki, nie mam musztardy z pudliszki, ale no brawa dla montażysty za naprawdę dobrą pracę. I zaczynamy moi drodzy, przede wszystkim musimy wykonać standardową sekwencję, czyli zaznaczać wszystkie odpowiedzi, aż do odpowiedzi Akinatora i zgodzić się z nim, że tak za każdym razem ma rację, czyli zaznaczamy od samego początku, po kolei wszystkie odpowiedzi na tak, czy twoja postać jest kobietą, tak, nieważne o kim myślimy, czy twoja postać tworzy film na YouTube? Oczywiście, że tak. Twoja postać jest znana z tego, że stworzyła świat? Tak, sam Jezus Chrystus, który jest YouTuberem, ma czerwone włosy, to jest porąbane. Czy twoja postać jest na Spotify? No pewnie, że tak. Czy ma w domu kaloryfer? Jak najbardziej. Czy twoja postać kiedykolwiek zniosła jajko? Pewnie, że tak. Czy jest różowa? Tak. Czy tworzy komediowe nagrania wideo? Tak. Czy jest znana z tego, że stworzyła świat? Pytasz siódmy raz, ale tak. Czy składała hołd w Igrzyskach Śmierci? Tak. Czy twoja postać jest znana z tego, że stworzyła świat? Już kolejny raz pyta. Guardworm! Czy stworzył świat, czy jest ze SpongeBoba? Nie wiem, ale wszystko naciskamy na tak. Brawo, Akinatorze. To jest twój pier... Była w grze 767 660. Co jest? Analogicznie, teraz musimy odpowiedzieć wszystko z Akinatorem na nie. Zaczynamy. Czy jest dziewczyną? Czy chodzi na dwóch nogach? Nie. Czy ma skórę? Nie. Czy się ładuje? Nie. Czy twoja postać jest wartościowa? Nie. Zupełnie nie. Czy twoja postać ma znak rozpoznawczy? Nie. Czy twoja postać lubi lasagne? Nie. Czy twoja postać potrafi przystosować się do twoich potrzeb? Nie. Czy twoja postać płodzi z grani Animal Crossing? Nie. Myślę o śmierci. Oj, to nam już dużo mówi, ale nie możemy jeszcze teraz zaznaczyć śmierci, ponieważ na wszystko odpowiadamy nie i nie chcemy kontynuować. Co ty na to? Nie. Tak trzeba wpisać. Gracz, który się nie zgadza, Mondrala, który zawsze odpowiada nie. Zaznaczamy. Pokonaliśmy Akinatora, ale to nie ma znaczenia. Lecimy dalej. Teraz wszystko zaznaczamy, nie wiem. Czy twoja postać chodzi na dwóch nogach? A skąd mam wiedzieć? Czy twoja postać gra zawodowo w piłkę nożną? Nie wiem, może. Chociaż jest taka opcja. Chyba tak to by było może, więc nie. Czy twoja postać pochodzi z cyklu książek? A ja wiem. Nie ma pojęcia. Czy twoja postać ma związek z Wojanowicami? Nie wiem, o co ty mnie pytasz. Czy twoja postać jest związana kolorem zielonym? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest palion. Nie wiem. Czy twoja postać jest związana z Włochami? Nie wiem. Czy gracz inkognito, Mondrala, który wymyka, co? Zawsze odpowiada nie wiem. No masz rację, tak? Tutaj akurat mogę zaznaczyć, tak? I to było 846 732 razy. Karolek nie był aż tak często wyszukiwany. Teraz wszystkie odpowiedzi, chcąc nie chcąc, musimy zaznaczać na chyba tak. Czyli czy twoja postać je? Chyba tak. Czy jest dziewczyną? Chyba tak. Czy jest małpą? Chyba tak. Dziewczyna, małpa, dziwne połączenie. Czy pochodzi z Francji? Chyba tak. Czy twoja postać ma uszy? Chyba tak. Czy twoja postać z ludzi? Chyba tak. Niezdecydowany optymista, Mondrala, który zawsze odpowiada chyba tak. Zgadłeś. I cenzuruj słowa Przepraszam, tylko mówię montażyście, co cenzurować. Niestety tak musi to wyglądać. Postać chyba tak była 703 161 razy. To jest dalej ogromna liczba. Dobra, lecimy dalej. Wszystkie odpowiedzi, które teraz zaznaczymy, kontynuując ten kod, musimy zaznaczyć chyba nie. Czy twoja postać ma nogi? Chyba nie. Czy jest kucharzem, kucharką? Chyba nie. Czy jest związana z członkiem grupy Big Bang? Chyba nie. Nie wiem, czym jest Big Bang. Czy jest żółwiem? Chyba nie. Niezdecydowany pesymista. Mondrala, który zawsze odpowiada chyba nie. Zgadłeś? I ta postać była 565 598 razy. Mój Boże, ile? Dobra, lecimy dalej. Teraz naszym zadaniem jest odnaleźć nóż, czyli broń, którą chcemy z Akinatora. Z cenzurą oczywiście, no bo nie możemy tego mówić na YouTubie, ale miejmy nadzieję, że się uda. Czy twoja postać naprawdę istnieje? Tak, noże istnieją. Czy nosi kobiece ubrania? Nie. Czy ma srebrne włosy? Nie. Czy ma związek z jedzeniem? Tak. Czy jest smaczna? Nie. Czy ty i twoja postać macie to samo DNA? Kuźwa, jak się przetnę nim gdzieś, no to być może, ale nie, zdecydowanie nie. Czy twoja postać ma cokolwiek wspólnego z elektrycznością? Chyba nie dam, bo zdecydowanie nie. Czy twoja postać mieszka w Stanach Zjednoczonych? Nie. Czy jest srebrna? Tak. Czy jest bardzo mocno związana z ogniem? Chyba tak dam. Czy twoja postać gra w Minecraft Survival? Nie. Czy twoja postać używa zaawansowanego technologicznie sprzętu? Nie. Czy mieszka w twoim domu? Tak. Nóż!
Najzwyklejszy w świecie nóż, tak! Mordo, zgadłeś! Zgadłeś! Niesamowite! 328 razy tylko! Ale spokojnie, czyli mamy już broń, którą możemy z***ć Akinatora. Lecimy dalej, bo potrzebujemy czegoś mocniejszego. Teraz będziemy szukali karabinu, czyli czegoś mocniejszego. Czym będziemy mogli poradzić sobie z Akinatorem? Jest prawdziwa, jak najbardziej, czyli karabin, nic więcej. Pochodzi z Polski? Nie wiem, czy pochodzi z Polski, ale to na chwilę obecną nie ma żadnego znaczenia. Czy jest zwierzęciem? Nie. Czy chodzi na dwóch nogach? Nie. Czy jest smaczna? Nie. Chyba że lubisz rzuć lufę, no to może coś w tym jest. Czy twoja postać jest maszyną? Powiedzmy, że tak, jest to mechaniczne mimo wszystko. Jest pojazdem? Nie. Korzysta z internetu? Nie. Jest znana dzięki memowi? Nie. Karabin, Grzesiek? To by było porąbane. Czy twoja postać związana jest z wodą? Nie. Czy była sławna w latach 60. XX wieku? Nam chyba nie. Czy ma cokolwiek wspólnego z elektrycznością? Nie. Czy z ludzi? Tak. Czy ma związek z policją? Karabin? Powiedzmy, że tak. Okej, okay. I mam coś wokół. Czy jest związana z FBI? Tam tak. Czy ma królewskich przodków? Nie. Pistolet! Dobra! Jest to mocniejsze niż nóż i Akinator znowu odgadł. Ale wszystko bez zdjęć. To będzie miało znowu mało 168 razy, ale to dobrze, bo musimy sobie z nim poradzić na najprostszy możliwy sposób. I teraz jak już poradziliśmy sobie z Akinatorem, czyli wiemy w jaki sposób się go pozbyć, powiedzmy, musimy znaleźć trumnę. To jest kolejna bardzo ważna rzecz w naszym kodzie, który pomoże pokonać całkowicie Akinatora. Czy chodzi na dwóch nogach? Nie. Czy posiada kształt zwierzęcia? Nie, chyba że zamówisz sobie trumnę w kształcie dzika, no to być może jest taka szansa. Widzi? Nie widzi. Wręcz w niej nie widzisz, bo jest ciemno, jak się naprawdę istnieje. Tak. Czy twoja postać ma Ferrari? Czy to Amadeusz Ferrari? Nie. Czy jest maszyną? Nie. Czy jest smaczna? Nie. Czy twoja postać jest związana z geografią? Nie. Trumna geograficzna wykonana z metalu? Dam chyba tak, bo mogą być metalowe trumny, chociaż zazwyczaj oczywiście z drewna. Czy ma związek z Polsat Games? Nie, to absurdalne. Czy twoja postać jest zrobiona z drewna? Tak. Czy brała udział w bitwie pod Grunwaldem? Czy oni chowali wtedy ludzi w trumnach w 1410? Dam chyba nie. Płot? Nie, to nie jest płot, mordo. Tak, kontynuujmy. Czy ma cztery nogi? Nie. Związana z drewnem? Tak. Czy twoja postać je? Nie. Jest związana z metalem? Chyba tak, bo mogą być metalowe te. Wygrywa naukowe i mądre vlogi? Nagrywa? Nie. Jest rodzaju rzęskiego? Ta trumna? Tak. Została zbudowana? Tak. Nie jest związana z Mojangiem? Siekiera? Nie, to nie jest siekiera, kontynuuj! Słynna na Forczanie? Dam chyba tak. Posiadam motorynkę? Nie. Ma więcej niż 10 lat? Nie wiem. Sherlock Holmes widział twoją postać? Nie. Czy twoja postać jest mała? Chyba nie, zależy. Trumna jest raczej większa, wiecie o co chodzi. Nie, ale powoli. Występowała lub występuje w zespole muzycznym? Nie. Ma moce duchów? Nie wiem. Ma Passata? Nie! Duchy, potem Passat? Co jest? Ty? 69... Holandii? Czy pochodzi z Holandii? Nie, jest zła. Nie wiem. Stała się znana dzięki internetowi? Tam chyba tak, bo tam był taki mem z trumną, wiecie o co chodzi, nie? Chociaż wcześniej też była znana. Pochodzi z gry horroru? Nie. Jest gwiazdą p***o? Aaa! Nie! Do twoich potrzeb potrafi się przystosować. Jak jest wygodna, to powiedzmy, że tam nie wiem. Nie. Co ty na to? Trumna. Trumna! Dębówka, trumna, możesz tam leżeć martwy. Dobra, pokonaliśmy Akinatora, ale przynajmniej wie już o trumnie. Teraz czas na odnalezienie Akinatora. Musimy wiedzieć, i on też musi wiedzieć, że chodzi o trumnę, a później jeszcze znajdziemy pogrzeb i będziemy mogli dokończyć dzieła zniszczenia. Czy twoja postać chodzi na dwóch nogach? Nie. Widzi? Tak. Ma głowę zwierzęcia? Nie. Ma normalną głowę? Ma oboje oczu? Tak. Nosi ubranie? Tak. Jest dżinem? Tak. Czy była kiedykolwiek w piekle? Nie wiem. Akinator! Geniusz internetowy i znaleziony bardzo szybko? Tak. Dobrze, że to już wiesz. Był wyszukiwany, uwaga moi drodzy, 1,097,446 razy. Ale jazda, dobra, czas na jego pogrzeb. Po nieznalezieniu trumny i poprawie 80 pytaniach, już jestem zmęczony tym odcinkiem, ale wierzę, że się uda. Czy twoja postać ma nogi? Teraz szukamy pogrzebu. Nie. Twoja postać jest ogólnie lubiana? Nie jest lubiana. Kolekcjonuje duszę? Tak. Czy broni sprawiedliwości? Tak. Lubi lody ekipy? Jezu, pytacie o kosa, a potem lody ekipy. Co, na tnie kosą lody ekipy? Czy imię twojej postaci trudno przeczytać? Nie. Czy twoja postać pochodzi z cyklu książek? Nie. Czy zazwyczaj nosi kaptur? Dam chyba tak. Trenowała Legię Warszawa? Nie. Co tu się dzieje? Jest synem Boga? Tak. Ponury żniwiarz, ale to powinno wystarczyć. Tak, zgadłem. I... O! Wow! Jakie to było trudne, ale się udało. Nie wiem, ile to nagrywałem. Zabij Akinatora. To koniec. Czy jesteś szczęśliwy?
Mam nadzieję, że zapłacisz za pogrzeb. Proszę, nigdy nie wracaj. Ale zagraj jeszcze raz, by chcieli. Nie. Ja tu się nie będę w takie rzeczy bawił. To jest szalone, powiem wam. To jest szalone, ale się udało. I cieszę się, że po takim czasie odkryliśmy ten kod, bo tak naprawdę znalazłem go w internecie. Jak go pokonać, jeżeli chcecie więcej gier podobnych do Akinatora z jakimś odgadywaniem, to dajcie znać. Ode mnie to tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. I to tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się, łokieć, nara. Trzymaj się, Akinator. Do niezobaczenia.